Łydka i stopa to bardzo istotne części ciała. W końcu to na nich spiera się cały Twój organizm. Co zrobić, żeby je rozciągnąć i wpłynąć pozytywnie na całą postawę ciała? Znajdź sobie step, znajdź sobie schodek, znajdź sobie krawężnik. Wejdź na niego w taki sposób, żeby palce były oparte o krawędź i postaraj się zatopić pięty jak najniżej możesz. Jeżeli z Twoją postawą jest wszystko w pożądalu, to Twoje pięty bez problemu powinny się obniżyć, a Ty nie przewrócisz się do tyłu. Jeżeli cały czas tracisz równowagę, staraj się złapać czegoś i wytrzymać w tej pozycji 3 minuty. Ta pozycja wpłynie znakomicie na redukcję lordozy lędźwiowej, może bardzo fajnie przyczynić się na redukcję bólów głowy, może poprawić problemy dotyczące samej rwy kulszowej. Mało tego, wpłynie pozytywnie na żylaki, a nawet na sposób, w jaki oddychasz, ponieważ Twoja przepona podpiera się odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wykonuj to ćwiczenie regularnie, żeby usprawnić swoje zdrowie.